Pod poprzednim odcinkiem z karier widzów udało wam się wbić 4 sołapek w górę, a więc lecimy z drugą częścią, częścią maratonu. No i dzisiaj jedna specjalna kariera. Kariera 15-sezonowa podesłana przez Shadowa. Słuchajcie, jeżeli wy chcecie więcej takich odcinków, ale już we wersji 25, no to tutaj oczywiście nie wleci łapeczka w górę. A my lecimy do tej karierki Shadowa. Kariera ta nie będzie jednym klubem, choć jak widzicie, zaczynamy od Unionu Berlin, którego wiem, że Shadow jest fanem. No i słuchajcie, skład początkowy tutaj bez chyba żadnych nowości. To jest skład taki początkowy, początkowy z tego co widzę. Transfery Aronson został wykupiony chyba, bo on tutaj był wypożyczony, Mukoko wypożyczony. To jest bardzo fajny ruch transferowy, bardzo mi się to podoba. Kaufman sprzedany za trzy bańki. Mamy Zivalda, za 17 bań wykupionego. Spory ruch transferowy, nie ukrywam Wygrywam. Sprzedany szafer. no ja jestem ciekaw, czy Libsby go sprzedał, tego Zivalda. Nie wiem, jaka jest jego pozycja dokładnie. Nie no Kilka mniejszych sprzedaży, jak widzicie, a także e, duża sprzedaż, nie mam pojęcia, jak to się czyta, do Eki za 25 baniek do Leverkusen, a także wtedy zakup Antona za 20 baniek. Pierwszy sezon, Union Berlin, czwarte miejsce, więc będzie Liga Mistrzów prawdopodobnie. No a właśnie w Lidze Mistrzów w tym pierwszym sezonie odpadli w jednej z tych z Arsenalem, no srogie baty. 9 do 1 w dwóch meczu, no ale wiecie, Arsenal wygrał Ligę Mistrzów, także tutaj myślę, że Ciężko było z nimi rywalizować. Statystyki Aronsona, który został wykupiony. No genialne. Mukoko też całkiem dobrze sobie poradził. No i Kevin Woland. Najwięcej goli w całej drużynie. Proszę bardzo, skład końcowy na pierwszy sezon, więc całkiem silny. Ziewald 80 overalla. Już Mukoko 81. Ciekawe, czy go wykupi. Drugi sezon transfery. Mukoko za 29 baniek do Unionu. Bardzo, bardzo duża kasa. Nicolas Jackson wypożyczony. Że oni go wypożyczyli, to jest hit, nie? Że on z Chelsea i poszedł na wypożyczenie. Sprzedł na za 7 baniek. Tutaj Mniejsze ruchy, no i tutaj też w sumie takie mniejsze sprzedaże. Ale jak widzicie, Shadow zarabia na transferach. Tutaj kupiony konec za 23 miliony, także transfery grube. Kolejne sprzedaże: wypożyczenie do Wolves z Tymoteusza Puchacza. Także kupno Urbiga, bramkarza z Ken za 8,5 miliona. Kolejne ruchy, jak widzicie, sprzedaże: wzięcie za darmo Kelly'ego i wzięcie Riersona z Borus Dortmund. To jest powrót chyba jego, bo on tutaj w unionie grał. Kolejne ruchy: sprzedaż Promela, zakup Rejca, Statystyki: 24 gole mu Koko, um, także no super. Wolont, jak widzicie, no już troszkę drugoplanowa postać. Nicolas Jackson też całkiem spoko. Aronson również. Tutaj drugie miejsce w Bundeslidze, Zabrakło jednego punktu do zwycięstwa, szkoda, bardzo blisko. No i finał, już w drugim sezonie finał Ligi Mistrzów. O kurcze, tego się nie spodziewałem. Porażka z Real Madrid, no sroga porażka. No a tutaj. Propozycja przejścia do West Hamu, jak widzicie. No i jeszcze skład końcowy. Ja jestem ciekaw, czy mam propozycję przyjmę, bo przyznam, że, że nie pamiętam. Ehm, no ale jak widzicie, skład końcowy jest już dosyć silny, także jest duży progres. I jak widzicie, ta oferta nie jest przyjęta. No i transfery na kolejny trzeci sezon: Limer do Unionu Berlin za 18,5 miliona plus, kra plus Kral ehm, Sprzedaż mniejszych zawodników, jak widzicie, ale też kupno Stacha za 20 baniek. No a także większe zakupy: Des za 36 i Jonathan David za 53 miliony. No, i sprzedany Kevin Volan także, no, e, pożegnanie z najlepszym szacunkiem pierwszego sezonu. Kolejne ruchy: młody Brunner kupiony za 5 baniek, wypożyczenia. No i Liga: czwarte miejsce w Lidze, a więc, no, myślę, że rozczarowujący wynik. Akurat myślę, że po takich ruchach transferowych e, spodziewana się czegoś większego. No, a w Lidze mistrzów finał z Arsenalem, i ten finał udaje się wygrać, a więc, no, rekompensują całkowicie słabszą dyspozycję w Lidze. No i proszę bardzo, filmik: jak kapitan podnosi. Puchar za wygranie mistrzów. No, i krwiąc strzelców tych rozgrywek został Yusuf Amu Więc, no, całkowite chyba e, odbudowanie tego zawodnika. No, który, jak widzicie, w tym sezonie 29 goli. Ale, no, także Jonathan David znakomicie. Kone Aronson, no, Des na tej prawej, na lewej obronie również świetnie. Skład na koniec, jak widzicie, już bardzo, bardzo mocny. Sezon czwarty to kolejne duże transfery Tapsoba i Restes. Załącznie około 100 milionów euro. E, sprzedaże również się znalazły Oraz wypożyczenia, jak widzicie, kolejny. E, do, o Jezus, tego nie zauważyłem. Coco za 160 baniek i Mojzeken do Juventusu. No teraz to sobie finansowo odbił mocno ne, Shadow. No i Bayern. Na no, kupił Zivada za 60 baniek, a Frankfurt za 80 baniek kupił e, Kone. Rierson od razu sprzedany do Romy za 30 baniek. Jankoł to kupiony i Vitinha za 100 baniek. No tutaj już no, mocno ten realizm odjechał. Nawet mimo tych sprzedaży, ale to jest Union Berlin. Ta, ta polityka no całkowicie inna. Natomiast no słuchajcie, są sprzedaże. E, także to jest też istotne, jeżeli chodzi o realizm. Ale kolejne wielkie transfery Adli, ochlo oraz Gravenberg e, też za ponad, sporo ponad 100 baniek, 130, 140 około milionów. No i tutaj mniejsze transfery i sprzedaż tego Werthersena, który dobrze sobie radził do, e, do Belgii za 20 milionów. Wygrany Super Europy z City, czyli City musiał wygrać Ligę Europy. W końcu udało się ją wygrać, ale na styk, Borussia walczyła do końca. No i jeden punkt, jeden gol więcej właśnie niż Borussia. Tutaj Liga Mistrzów, finał z Milanem, gdzie Wygrywa Union Berlin. E, także po raz kolejny Anton podnosi ten puchar, No i szczęście kibiców Berlinu. Tutaj statystyki na koniec. Jonathan David. A, no myślę, że zastąpił mu koko znakomicie. Mojzeken też solidnie. Słuchajcie, skład końcowy. No bardzo mocny skład. Bardzo silny. To już jest skład spokojny na wygrywanie Ligi Mistrzów. sezon, nawet 1 trzecia kariery. Zakupy: Almeida za 3 baniek kupiony. Alejted za 20 sprzedany. Van de Ven kupiony za 60 i parę mniejszych ruchów. Leeds United kupiło Mojzekena za 2 baniek. Co tu się Gdzieje? Nie mam pojęcia, oczywiście, kwot transferowych wychodzących. No, nie biorę pod uwagę do realizmu. No, bo to nie jest wina Shadowa, że nic wydało 120 baniek na takiego grajka. Tutaj zakup Isaka oraz Mamarda Szwiliego. Dosyć tanio przeżyć, nie ukrywam. No i jeszcze kolejne sprzedaże. Restes i Tabsoba sprzedani. Adli też. Adli wraca do Leverkusen. Co to są za ruchy? Naprawdę, ja jestem w szoku, ile tutaj sprzedaży się znalazło. Mukoko wykupiony z powrotem. Co tu się odwala. Cardoza za na baniek. Naprawdę, to jest jakiś inny w ogóle świat. Inny świat. Nie jest on realistyczny, nie ukrywajby, ale ważne, że Shadow się dobrze bawił. Ważna jest wasza zabawa, nie moje oceny. Znowu wygrana UEFA Super Cup. Wygrany też został Super Puchar Niemiec, a więc podniesienie, sukces. I mamy kolejne trofeum, bo wygrana Ligi Niemieckiej. 4 punkty przewagi. Też tutaj DFB Pokal, także to jest już potrójna korona. Po korona, właściwie. No i Liga Mistrzów, zobaczmy, jest podniesiony Puchar, więc po piątna korona, 5 pięcio, pięcio korona? Nie wiem, jak to powiedzieć. W każdym razie no, to jest, to jest giga sukces. 3 do zaraz z Realem, Madryt, a więc no, spore osiągnięcie. 5 trofeów w innym sezonie, niesamowite. Statystyki też genialne, no, ta pierwsza czwórka właściwie, no, poradziła sobie cudownie. Sprzedaże, jak widzicie, Nets, Puchacz, tutaj jeszcze Beltran kupiony za 28 milionów, to nietypowy transfer. I jak widzicie, spokojnie w tym okienku 4 do 1 Union wygrywa w superpucharze Europy. Znowu super Super Puchar Niemiec zdobyty. Także kolejne trofeum. Ponownie wygrana liga. No, dominacja. Zobaczcie, jak nisko Bayern. Złoty but dla Yusufy Mukoko, więc niesamowity powrót tego zawodnika. No i w Pucharze Niemiec finał z Stuttgartem. Zobaczmy, jakim poszło. Wygrana 2 do 1. Isak z dubletem, a więc kolejne trofeum. No i Liga Mistrzów z Borucją. Niemiecki finał, w którym Union Berlin wygrywa 2 do 0. A więc znowu. 5 trofeów w jednym sezonie. Tutaj za sukces już wydaje mi się, że będzie szóstka. Myślę, że tutaj nie ma co symbolizować. A jak widzicie, dwa składy, właściwie, no, takie różne, różne formacje, które sobie gdzieś tam zmieniał, rotował. Jeszcze nie odchodzi z Unionu. Wydawało mi się, że już powinien odejść, ale nie, ale odejdzie spokojnie. Anton do Sosiera za 27, e, Ampadu do Unionu za 24, zastępstwo Antona. Mniejsze ruchy transferowe, jak widzicie, ich tak dokładnie nie będą omawiać, ale sobie je przejrzyjcie. No, tutaj zarobki też są jakieś tam, no, ale sprzedaż Davida za 170, no, jak trzeba mówić, a także przyjście Musiali za 215 ruchy. Również o tym trzeba wspomnieć, e, bo, bo są to ruchy genialne, prawie rekord transferowy pobity w futbolu. E, no i tutaj jeszcze mniejsze, no nie takie mniejsze, bo Monteiro za 70 baniek przychodzi. No i znowu wygrany Super Puchar Europy, przegrany Super Puchar Niemiec, proszę bardzo, przegrany Super Puchar Niemiec, no i przegrana Liga, bo Rusja Union Berlin, ciekawe. DFB Pokal wygrany 6-0 z Fortuną Düsseldorf, podniesione trofeum PZ, rozwalone. Tutaj akurat bardzo się cieszę, ja już nie wiem, która to jest Liga Mistrzów z rzędu, czy czwarta, czy piąta. Ten Montero fajnie się wprowadził do drużyny, ale nie grał jakoś dużo. Myślę, że tutaj może być troszkę niezadowolony z minut. E, Musiala double-double, także też fajnie. No i skład e, końcowy, końcowy skład już na pewno, bo jak widzicie, Shadow odchodzi do Manchester United, także Premier League wita e, naszego menadżera. No i skład United wygląda następująco: są pozycje do wzmocnienia Bruno Fernandes, Koniecznie trzeba go zastąpić. Ta osoba, jak widzicie, jest przydany e, przecież z, z Unionu. Sezon 8 i transfery będzie się działo, bo jak. Jak widzicie, no przebudowa musi być Ars kupiony z Asnovilli, Ojarzabal sprzedany do Newcastle, Sullivan jakiś Rigen kupiony z Arsenalu, y, Porsche kupiony z Unionu, Bender kupiony z Unionu, także talenty są ściągane, a sprzedano jakiś Smith za 4万 Nie mam pojęcia, kto to jest i czemu jest Lewart. wart, natomiast kolejne sprzedaże, jak widzicie, a także zakup Grafa z BVB za 140 milionów. Spory zakup z Bundesligi, właściwie dwa, bo Frimpong i Kuipers za 210 milionów razem. Ja pierniczę, powrót Garnaczo, sprzedaż Sancho. Przepraszam Fernandesza, To no tu jest taki młyn transferowy, że szok. I ten młyn poskutkował finałem Carabao przegranym z Tottenhamem, poskutkował finałem Emirates FA Cup, wygranym tym razem z Evertonem 3-1, do a także poskutkował, ten młyn transferowy oczywiście, wygraną Premier League, a więc no Manchester United wraca na szczyt, podwójna korona, nie ma Ligi Mistrzów. Okej, okay, czyli naprawdę United było w kryzysie. Eee, no a tutaj genialny sezon do Rodrigo, Grafa, Garnacho, skład końcowy, no, jest widoczny progres względem początkowego. Sezon 9. Ja już nie będę tak szczegółowo omawiać, bo ten odcinek będzie trwać 40 minut. Duże transfery, ogromne transfery. Jak widzicie, tu joro, tak jak w rzeczywistości przyszedł. Sprzedaże też są. Eee, sprzedany Tapsoba, sprzedany Fish. Tutaj zakup Hasana z Luton. Ja piernicę, ale uniwersum. Greenwood do Crystal Palace. Crystal Palace Grey, eee, Noel jakiś. Jaka tu jest fabryka prostu pieniędzy? Wygrany e, FA Community Shield z, United, z Spurs, bo żeśmy się wszystko myli. Wygrana Premier League drugi raz z rzędu. Wygrana jak widzicie Emirates FA Cup. No i skład jak widzicie, no jest przemocny. Dziesiąty sezon, e, małe ruchy. Shredder kupiony za 28 milionów do Bolonii. To nie jest mały ruch, ale jak na United Shadow, to jest mały ruch. Sprzedaż Brobeya za 160 do Newcastle. Zakup Dołka, e, który grał w Liverpoolu. To jest ciekawy ruch transferowy. E, Rodrigo do West Hamu 105 milionów, i ja pierniczę. Co to jest za świat? No, zobaczcie te transfery. Efe i community share, oczywiście, wygrane. Premier League, trzeci raz z rzędu, bodajże, wygrana. No i nagroda dla menadżera roku. Dziwne, że dopiero teraz. Halo, co się dzieje? Czemu dopiero teraz w trzecim sezonie? Gernacho, cudowny sezon. To samo. Noel, Hassan, Zaire, Emery, Graf. Szok. Skład końcowy, jak widzicie, przepotężny. No i jedenasty sezon, jest sezon oczywiście w Manchesteru United, są sprzedaże, zarobione ponad 20 banie, tu już ponad 50, no ale zakupy też są, jakieś Rigeny, Schneider i Fischer, a także kupiony Frost z PSG, jeszcze zakup Pawłowskiego, jakiegoś Rigena Szczęsnego pewnie z Napoli, wygrane Community Shield, Emirates, FA Cup, Premier League, no a w finale mistrzów po raz kolejny 3-0 z Realem, z Unionem było tak samo wynik, także Garnacze podnosi puchar, który kapitanem, ciekawe. No i statystyki Noel, wow, Garnacho Hasan, Graf no znacie już te nazwiska, wiecie, że tutaj raczej nie ma szans na rozczarowanie. nazwać no jak szeroki jest ten skład, jak szeroka jest ta kadra, Frost łapie się na, na rezerwę, Fischer też, goście co ma 80 w rale jest na rezerwie, 81 też, wow. No i propozycja transferowa z Fiorentiny i oczywiście Shadow ją przyjmuje. 12 sezon w Fiorentinie, ogromne ruchy transferowe, duże sprzedaże, jak widzicie po raz kolejny sporo zarabia Shadow, ale zaraz zacznie wydawać na o, właśnie, no, kupione Rigeny za ponad 100 baniek. Luca Romero, 30 lat już, ja pierniczę jak to wygląda. Um, no i kolejne ruchy: Palomino, Henry, De Winter, sprzedaż De Winter, akurat, Peyer, Wagner. No, te Rigeny my ich nie znamy, więc tylko czytam nazwiska i widzicie kwoty. I zobaczcie, Super Puchar Europy, właśnie Fiorentina United, czyli Ferentina musiała wgrać Ligę Europy. No i jak widzicie, United, no, jeszcze jest silniejszy niż Ferentina, 4 do 0, ale wygrali e, Super Puchar Włoch. Również zwycięstwo, Copa Italia wygrana z Inter wygrane Serie a, a, więc no spore, spory, dobry sezon w sensie, może tak no a Liga Mistrzów, finał z Unionem Berlin, no, no, kto by się spodziewał czegoś innego, no i zobaczymy, czy ten finał wygrają, nie przegrali, a więc ponownie były zespół pokonuje Shadowa ale spokojnie, myślę, że w drugim sezonie Fiorentina się odkuje a no i statystyki oczywiście, no, zobaczcie sobie sami, zapozujcie, no, są świetne, skład, ty, ja myślę, że on jest mocniejszy po takich ogromnych kwotach, myślałem, że skład jest mocniejszy, ale on po prostu musiał kupać młodych zawodników i dlatego takie kwoty były, 13 sezon Sezon powoli koniec, no ale tutaj też są ruchy. Henry 120 banik sprzedany do Aston Villa, pokut za 40 do Frankfurtu. Kupiony Miller z Realu. Tutaj kolejne sprzedaży. Kolejne zakupy, przepraszam, za ponad 140 milionów. Kolejne zakupy znowu wydane. No tu już w tym oknie wydane ponad 300 milionów, wydaje mi się. Wygrana Super Pucharów Włoch z Interem. Drugie miejsce w Lidze. O proszę, niespodzianka. No w finale Ligi Mistrzów. Zwycięstwo już w drugim sezonie. Zdobyta Liga Mistrzów. Ferguson. Ej, ominąłem ten transfer. Nie zauważyłem go. W każdym razie. No musiał tam być. W każdym razie, no jak widzicie, no postrzelał chłopak. No i skład to już jest skład. No nie tak silny jak Manchester United, wtedy czy Unionu, ale i tak gigamocny. Przedostatni sezon, 14. No i tutaj kupno McDonalda, sprzedaż Romero, sprzedaż tego Fergusona do Unionu Berni, ja pierdzielę zakupy ponownie za ponad 200 baniek już łącznie będzie no i wygrana Superpucharu Europy 3-2 z Monako. no a następnie zwycięstwo w Superpucharze Włoch, Puchar Włoch no i Liga Mistrzów, zwycięstwo z United odbili się, kuli się, jest rewanż i mają to zwycięstwo, no i także seria 28 punktów przewagi, skład prawie że końcowy bardzo mocny, zobaczymy czy będzie więcej 90 w ostatnim składzie. Tutaj troszkę spokojniej, bo tylko dwa screeny z transferami, co prawda żadnej sprzedaży, ale to transfery ogromne. Wygrana Super Pucharu Europy, wygrana również Super Pucharu Włoch, w Pucharze wygrana z Interem, no ale w w jednej ósmej finału Ligi Mistrzów, w ostatnim sezonie no zwieńczył to odpadnięciem w jednej ósmej finału dawno tak się nie stało, żeby zespół Shadow odpadł, odpadł tak szybko z Ligi Mistrzów, ale no wygrali seria, no jakby tak skończyć sezon bez, bez jakiegoś ważnego trofeum wygranego, no to by było niemożliwe, no i proszę bardzo soundtrack Sara Sarah James, dziś mija, dziś mnie mija cały świat nie znam, ale w takim soundtracku proszę bardzo Shadow rozegrał ostatni sezon Fiorentinom, statystyki genialne, skład Brakuje trochę dziewięćdziesiątek, ale ja już się doszukuję jakiś wad, natomiast no, skład genialny słuchajcie, emerytura jak widzicie, jak nie wiecie jak kończy się kariera, to właśnie tak, emerytura no i Shadow przygotował specjalny graficzkę, więc naprawdę no ta kariera jest wzorem dla Was, tutaj jak widzicie trzy razy e, Liga, pięć razy Liga Mistrzów między innymi, 3 e, razy Złota Piłka wleciała, tego nie widziałem w Fiorentinie tylko raz była, w Fiorentina jak widzicie mamy e, trofea proszę bardzo, z, przeanalizujcie sobie to, e, mamy statystyki, wygrane mecze, rozegrane mecze, remisy porażki, no a w Manchesterze United e, Carabao Cup 0 razy. Razy? Bez kito Carabao, Cup zero razy było, nie zwróciłem uwagi na to. Ciekawe w sumie. E, wygrane 4 razy Premier League, raz liga mistrzów. No i 3 razy złota piłka. A więc słuchajcie, raz liga mistrzów, tylko ty on czegoś nie pokręcił. Mam wrażenie, że więcej. No słuchajcie, tak kończy się kariera Shadowa. Oceny, realizm? Przepraszam cię, Shadow, ale tu wlatuje pała, no kurde, takie rzeczy, takie rzeczy się nie zdarzają w rzeczywistości. Tu wlatuje pała, postępy i sukcesy. Wlatuje szósteczka i to jest. Niech dobra, żeby nie było. Nie, niech jest nie ta pała za realizm. Masz 13 punktów. Jakbym mógł, to dałbym ci za sukcesy, kurde, z 10, ale 6 to jest limit. Także 13 punktów, ocena kariery i co? Widziliśmy w na następnym odcinku Siemanu.